Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie o poranku 8:46, czyli czas wypić naszą magiczną wspólną kawę. Mam tu powiadomienie, że powiadamiamy widzów, że jesteś live. Super, czyli te osoby, które wiedzą, że spotykamy się tutaj porannie, to powinny przyjść. I dzisiaj, jak widzicie, w temacie porozmawiamy sobie o dyni, czyli robimy dalszą część naszego cyklu magicznej jesieni i magicznych rzeczy, które w jesień są. Witam Hubercika, Jojo, Weronikę i przywijacie mi się. I właśnie tu witam kogoś, kto ma kwiatki, listki. Będziemy rozmawiać o dyni. Dzięki za serducho. Jeszcze tak, słuchajcie, jeszcze cebula, ziemniory, pyry, grule, kartofle. Ja zawsze jak wymieniam kilka nazw, to mówię, mogę tak długo. Potem jeszcze na przykład żołędzie w magii, słuchajcie. No trochę tak tych jesiennych darów jest. Ja dzisiaj kolor dyniowy, żeby było wiadomo, nawet na miniaturkach wszelkiego rodzaju, że dynia. I będziemy sobie o tej dyni rozmawiać. I pamiętajcie, że magia dzieli się naprawdę na wiele rodzajów, ale tak podstawowo i tak w ogóle życiowo i tak domowo, magia kuchenna, magia prosta i właśnie takie proste sposoby Wam podaję, z tego względu, że już dojście do magii rytualnej czy ceremonialnej to i wymaga, wiecie, ja rozumiem, że każdy gdzieś ma swoje życie, pracuje i nie musi w tym siedzieć tak jak ja siedzę, bo to jest moja praca, więc tadam. Natomiast właśnie te proste sposoby. My sobie wczoraj, a nie przyniosłam, żeby Wam pokazać, zapomniałam wziąć z góry. Wczoraj sobie robiliśmy księgę cieni, w której właśnie cztery czynniki magiczne, czyli czosnek, dynie, wrzos i coś jeszcze. Czosnek, dynia, wrzos i kasztany sobie jakby omawialiśmy, rysowaliśmy do naszej księgi cieni. Natomiast również zrobiliśmy już dynię, ale mówię, ting-tongi też niech wią, więc o dyni sobie porozmawiamy. No, jeżeli w ogóle jesteśmy na takim aspekcie kuchenno-luźno-ludowym, magicznym, to najbardziej nam się dynia w magii kojarzy z tymi lampionami, które się tworzy właśnie przed świętem wszystkich zmarłych. I pamiętajcie, że cokolwiek by Wam jakieś źródła nie mówiły, nie jest Halloween, nie jest świętem amerykańskim, choć zostało rozpropagowane. To tak jak nie każdy Halloween jest dziadami, nie każde dziady są Halloween, jak nie każda wanna jest jacuzzi, a nie każde jacuzzi jest jacuzzi na tej zasadzie. Ale w każdym razie jest to też nasza rodzima tradycja, z tym, że u nas tutaj na ziemiach, nazwę to szeroko słowiańskich, bo ciężko mówić polskich, bo to wiecie, nazwy, nazewnictwo, mapy historyczne. Myśmy w rzepie bardzo często, rzepa, brukiew, no to właśnie z tego robiono lampiony, tak? No bo ta dynia troszeczkę później jak gdyby przywędrowała, ale była tak wygodna w użytkowaniu i duże są przecież i super, i można z tego naprawdę zrobić wystawne rzeczy, więc iż azalisz te lampiony z dyni się robi. Słuchajcie, to, że teraz to jest dla ozdoby, no bo ta pop ezoteryka, czyli pewnego rodzaju rzeczy, które robimy, ale nie wgłębiamy się w to, one oczywiście działają, natomiast dynie generalnie z tymi lampionami miały chronić przed złymi duchami, ponieważ w dziady jesienne, czyli tak naprawdę właśnie w tym okresie, w którym jesteśmy, ta zasłona między światami, jak to pięknie się mówi i ja to będę zawsze powtarzać, bo to taka piękna alegoria, zasłona między światami, czyli światem żywych i światem zmarłych, jest najcieńsza i wtedy właśnie też nie tylko dobre dusze mogą do nas przybywać, ale również niedobre byty i te lampiony miały służyć jako zmyła. Że sobie patrzą, stoi jakaś głowa, jeszcze świeci, więc lepiej ją widać w ciemności. Kiedyś nie było innych źródeł światła, jak wiecie, takie, my to teraz nazywamy naturalne, ale wtedy naturalne to jest słońce, księżyc, a tu jakieś świczki były, no to już tak mniej naturalne, a jednak. No i sobie siedzi taki łeb i jeszcze świeci, to te złe duchy do tego łba wchodziły i domów nie dotykały. Czyli jakie znaczenie ma dynia? Dynia ma znaczenie bardzo ochronne. Jest to super ochrona w czasach, kiedy te dwa światy są jakby najbliżej siebie. Również jeżeli chodzi o dynię, ona stała się w magii symbolem płodności,
Jako, że nawet są takie wizerunki fajnie pokazane, że stoi kobieta i ma zamiast brzucha ciążowego dynię, no bo to jest, wiecie, okrągłe, tam w środku jest liczne potomstwo, bo jest dużo ziaren, więc to, co zawsze ja Wam powtarzam, że jeżeli chodzi o magiczne rzeczy, to podobne robi podobne, więc jeżeli coś jest na planie fizycznym jakieś, to wykorzystuje się do magii jakiejś i na przykład, nie wiem, proszek z cegieł murów obronnych może świetnie służyć do ochrony domostwa, więc takie rzeczy się, słuchajcie, przekłada jak gdyby energetycznie. Patrzę, czy nie za gorąco, nie dolałam mleka. Dobra, żyjemy z tygni kawą. Dlatego jest związana z magią płodności, z magią kobiecą. I na przykład był taki sposób, w momencie, kiedy kobieta była bezpłodna, nie mogła mieć dzieci, to miała za zadanie dynią opiekować się cały dzień jak noworodkiem, a później wieczorem spowodować, by cień tej dyni padł, był na jej brzuch, na jej łono. O, i to był taki sposób sprowadzenia dziecka na świat. To znaczy, i widzicie, i tu widać od razu, jak działa magia. Może dać nam energię, ale to my musimy coś zrobić. Bo jakby od cienia dyni przypuszczam, że dzieciaka raczej nie przybyło. Natomiast ja zawsze mówię, że magia to jest samochód, który dostarczamy sobie do naszego życia. Ale my musimy tym życiem powozić. Także magia jest Mercedesem, ale my w tym Mercedesie musimy zrobić ten pierwszy kilometr, żeby coś osiągnąć. Dzięki za bycie, dzięki za obserwację, dzięki za serduszka. Super, serduszka lecą. Lubię serduszka. Lubię serduszka. Dobrze. W ogóle, jeżeli mamy na przykład zmielone pestki dyni ususzone, jeżeli samą dynię uda nam się wysuszyć i zmielić, to ona bardzo może wspierać procesy twórcze i procesy artystyczne. No i jako całość chroni przed złymi mocami, więc tych dyń w okresie tych dziadów jesiennych, ja tylko tak patrzę na podwórkach, kto jest czarownicą, chciał, nie chciał, a jednak. No i patrzę, gdzie tam dynie przed drzwiami stoją, to mówię, oho, dobrze jest, chronimy się i bardzo fajnie. Kiedyś również dynia służyła do wróżenia, ponieważ właśnie wszystkie sabaty, we wszystkie święta było tak, że te kultury rolnicze, wiecie, no najszybszym, przypuszczam, środkiem transportu mógł być kiedyś koń, bo i z wozem bywało różnie, bo wiecie, do wozu potrzeba dróg, drogi były raczej, no, rzeki wodne, więc jak już się zebrali, co te półtora miesiąca, no nie, no to już celebrowali, więc zawsze były uczty i zawsze były przepowiednie po to, czy są dobre plony, czy panna wyjdzie za mąż, czy kawaler spotka kobietę. Tam się działo bardzo dużo z tego względu, że to było dosyć ważne, no bo jak nie było pożywienia, nie było życia. Zupełnie proste, więc te plony były ważne. No i również wróżono z dyni, ale nie tyle z jej pestek, co wydrążano dynię od środka, wkładano tam świecę i tak naprawdę wróżono z płomienia tej świecy. No i zresztą rodzi nam się kolejny temat, jak wróżyć z płomienia świecy, bo również można. I teraz tak, ona służyła również do rytuałów przodków. Tutaj robiono świecznik z dyni. Ja już Wam wczoraj był czosnek, przedwczoraj był czosnek. Dawałam taki motyw, że świeca, czosnek przecięty na pół, sól i to było, to jest taki maleńki ołtarzyk, bardzo ochronny. Natomiast również tutaj rytuały dla przodków, robiono świecznik z dyni, który jednocześnie był potem oddawany ziemi, stawiany pod drzewem, mówię stawiany pod drzewem, bo ja ten swój świecznik, który miałam zrobiony, to generalnie postawiłam z całą zawartością pod drzewem, więc to było tak, obcięta dynia, wydrążona, artefakty różnego rodzaju, w soli najlepiej trzymają się świece, bo tak naprawdę nawet jeżeli macie cienkie, to one się super utrzymują i wtedy właśnie z intencją celebracji, wsparcia dla przodków i dla siebie, dzięki za różyczki, to jest taki świecznik dla przodków i wtedy jest już gotową też ofiarą, jak nam się ta świeca spali, gotowa ofiara
dla ziemi, dla przodków, dla energii, która przeszła. Więc jak są te małe dyńki, to jest idealne rozwiązanie do celebracji tego czasu, w którym teraz jesteśmy. Dynia służyła również do magii dobrobytu, ponieważ wyobrażano sobie, że pestki tej dyni to są niby monety, czy pieniądzory, i można było je nosić w mieszku, bo kiedyś nie było portfeli, w mieszku, przyciągając monety, i tutaj to była parzysta liczba była dla konkretnych wydatków, a nieparzysta na przyciągnięcie. Tak, nieparzysta liczba ziaren przyciąga pieniądze, a parzysta liczba ziaren daje nam kontrolę nad wydatkami, tak żeby się złe rzeczy nie działy. Damian tutaj w międzyczasie pyta, co to jest złorzeczenie. Rozłóż sobie na czynniki pierwsze, tak jak to słyszysz. To jest złe życzenie wysyłane w Twoim kierunku, świadomie bądź nieświadomie, na głos bądź za plecami. Tydem. W polu aurycznym widzi się to w różny sposób u różnych ludzi, bo i różne złorzeczenia są, no ale słuchajmy nazw często. Tak jak pełnia, spełnia, tak samo złorzeczenie jest złym życzeniem. Jeżeli chodzi o dynię, kilka nieparzystych pestek zakopanych w rogu domostwa chroni przed niechcianymi gośćmi, i tymi z pola fizycznego, i tymi z pola metafizycznego. Bardzo fajne są te wszelkie sposoby zamykania złych rzeczy w czymś, i dynia też jest do tego genialna. Słuchajcie, mamy naturalne naczynie, jak wydrążymy, to tam się dużo zmieści. Można było zrobić taki myk, żeby na przykład w dyni zamknąć złe życzenia. I kiedyś to robiono tak, że no wiadomo, przecinano, można zrobić przecież taką pokryweczkę, tu więcej, tam mniej. I pamiętajcie, że kiedyś to nie jest, jak wam ktoś będzie opowiadał, że Słowianie pisali zaklęcia i gdzieś wrzucali, niech wam się zapali czerwona lampka, Słowianie nie pisali, bo nie mieli czym, na czym, jak te alfabety, no właściwie to były dla ludzi magicznych, wykształconych, nawet jeżeli przyjmiemy, że mieliśmy swój alfabet, ale można było zaszeptywać pewne rzeczy, to też jest magia słowa, więc można było zaszeptać, co się chce wyrzucić z życia, przykryć i też wynieść do lasu. To wszystko można było jeszcze zakopać, żeby to doskonale uziemić, więc my dzisiaj możemy wziąć kartkę, papier, usiąść, zastanowić się, stworzyć przepływ między mózgiem a ręką. Ta magia, czy jest mocniejsza? Nie, ale jest na inne czasy i należy to wykorzystać, więc możemy złe rzeczy w dyni zamykać. Więc jak macie małą dynię, to słuchajcie, możecie sobie zrobić takie odcinanie magiczne bez otwierania kręgu, zamykania kręgu, bez takich rzeczy. W ogóle, jeżeli chodzi o wzmocnienie rytuałów, to dynia jest bardzo dobra, więc dodana do wszelkich woreczków, słoiczków, ziarna dyni powodują, że te nasze intencje stają się jakby, nabierają większej mocy. Ona zwiększa możliwości realizacji. Dynia jest również symbolem wiecznego życia i światła, stąd też właśnie w tej magii płodności, stąd też właśnie te świece w dyni były robione. Tak jak mówiłam, kiedyś bardzo ważnym aspektem życia gromady, społeczeństwa były plony, więc by te plony zwiększyć, jako że dynia jest dobrobytem, zakopywano ją na polu, to znaczy nie dynie, tylko pestki, nieparzystą ich liczbę, na dobre plony. Nie wiem, co widzicie. Czaki, naleczkę, czaki za mną. Dzięki za obserwację. Tak sobie patrzę, co tutaj sobie piszecie. Cień paproci, coś tutaj. Widzicie, jak to przeleci. Mam pytanie odnośnie obecnego czasu. Od kilku dni widuję kątem oka jasne plamki, nie dają strachu. Energie się przemieszczają. Tak jak mówię, ta zasłona między światami teraz przed dziadami jest najcieńsza. I po prostu zawsze wszystko się dzieje, tylko nie zawsze widzimy. Tutaj dostajemy często, a kątem oka widzi się najlepiej. Także jak tylko strachu nie budzi, to niech sobie lata. Można zawsze się przywitać. Dzięki, witajcie na moim terenie fizycznym. No, dobrze.
na niepłodność Wam mówiłam, a ziarna wysuszone i położone albo w progu domu, albo przy kominku, jeżeli chodzi o dynię, też powodują właśnie dostatek i dobrobyt. Ja Wam w ogóle też powiem o jednej książce, bo dostałam ją od wydawnictwa kobiecego do przeczytania i recenzji, to jest właśnie Magia domowa Scotta Cunninghama. Ja już Wam mogę powiedzieć, jeżeli ktoś się interesuje prostymi rodzajami magii, to jest książka dla Was, bo tam na przykład jest rozdział drzwi i co akapit jest 5 wskazówek na to, jak przyciągnąć do domu dobrobyt, ochronić dom, ale po prostu co akapit. A kiedyś wieszano miotełkę, a kiedyś dynia, a kiedyś coś tam, a na palenisku rysowano pentagram, a coś tam kociołek. Po prostu to jest cała książka jednym wielkim przepisem na proste sposoby do działań, nie na zasadzie rozpisanego rytuału, tylko po prostu, Dorota mi ją przyniosła, dzięki bardzo, tylko po prostu ale po prostu, słuchajcie, ja to jak ćwiczę, to sobie ją czytam, wiem, multitasking, na przykład jest taki rozdział progi mocy i teraz tak, no czym są drzwi, ale za chwilę mamy wiele obrzędów związanych z drzwiami ma charakter ochronny. Tykwa powieszona po obu bokach drzwi od zewnątrz, tykwa, a propos też teraz przecież rosną, odpędza wszelkie negatywne energie. Tę samą funkcję spełnia zawieszony nad drzwiami kawałek bambusa albo wieniec liści cierni. Drugi sposób. Koło narysowane kredą na drzwiach powstrzymuje duchy przed wchodzeniem do środka. Trzeci przepis. To jest jeden akapit. Czosnek lub koper zawieszone nad frontowymi drzwiami zniechęcają do wejścia wszystkich tych, którzy są nieprzychylnie nastawieni. Co zdanie? To jest jakiś sposób na coś. I tu tych rozdziałów jest, w ogóle jestem przezachwycona ilością. To dotyczy domu, czyli mamy palenisko, progi mocy, wyposażenie wnętrza, sny, piec i łyżka, kąpanie i czesanie, domowy ogród, futro, płetwy, pióra, czyli zwierzaczki, mistyczny ogród, garaż, ochrona, miotła i szmata, oczyszczanie domu, przeprowadzka, magiczny rok, domowe zaklęcia, domowe znaki i omeny, domowy ołtarz. I tu jest, w jednym akapicie już były 4 przepisy. Padłam, nie do zapamiętania, to trzeba mieć w domu, żeby odświeżać po prostu, tak naprawdę. Dobrze. A czy mogę prosić o poradę, jak wypędzić 2 podczepy z sypialni? Nie wiem za bardzo z tego względu, że to też zależy, jakie są podczepy, bo bywają trudniejsze do wypędzenia, a bywają łatwe, więc tak naprawdę, od czego ja bym zaczęła? Od dobrego okadzania, ale z tego ty chyba pytałeś, albo pytałaś o tą szafę, więc chyba coś okazasz, więc dym nie działa, to spróbowałabym rozpierdzielić przestrzeń dźwiękiem. No, 2 żelazne te, jak nie masz misty betańskich fletów magicznych albo innych kamertonów czy skowronków, po prostu dźwiękiem wypierdzielić te podczepy. Jak są łatwe, to pójdą. Nie zniesą tego hałasu. Pamiętajcie, że dźwięk oczyszcza. Czy ja jeszcze coś mam o dyni? A, bardzo dobry jest ten świecznik na odcięcie od złej osoby. Dynia, czosnek, sól, czarna świeca. Tak, prosta metoda. Możemy wrzucić pod spód karteczkę, ale małą, bo czasem jak się te kartki zajarają, słuchajcie, to ten, kto nie robił prostych rytuałów, to nie wie, to potrafią fruwać po prostu. Więc mała karteczka, żeby dużo jarania nie było. Czosnek, sól, czarna świeca w dyni. Odcinamy się od złej osoby. A jak puszczę dźwięki z YouTube'a z mis tybetańskich? Dźwięk jest dźwięk, ale naturalny jest naturalny. Możesz sobie puszczać ku harmonizacji przestrzeni, ale żeby byta wywalić, to trzeba trochę agresji. Troszeczkę trzeba być takim, moja przestrzeń. No, are you talking to me? Wiecie, i jeżeli tam gdzieś funkcjonujesz z tymi dwoma bytkami, odbytkami, to tak naprawdę no, widać, że nie wiem, nie leżysz, nie kwiczysz, nie atakują, Bóg wie jak, więc ja przypuszczam, że dobre pokrywki od garnków tutaj naprawdę będą pomocne. O, jojo, mów mi się stół zaczął jarać. Co się wiedźmą nie zjarało, słuchajcie, to powiem Wam, że już człowiek naprawdę wiadro, i mała świeczka w środku, bo tak się potrafią. Ja kiedyś zrobiłam taką pułapkę na demony w słoiku, ze słoika. To się nazywa na demony, ale mówmy się, no demon w słoik, lampa Aladyna po prostu. No, demon w słoik nie wejdzie, natomiast no, ma wyłapać z naszej przestrzeni jakieś negatywne rzeczy. Słuchajcie, no, słoik był duży, no żeby się dużo zmieściło, upchało, nie?
taki podgrzewacz. Ja nagrałam, to jeszcze miałam mało tam Instagrama, Facebooka, lata temu. Taki z małego podgrzewacza był taki płomień, że wychodził poza słoik po prostu. No chyba się coś złapało i spaliło, tak sądzę. Także takie rzeczy również się dzieją, trzeba tych... Dlatego mówi się, żeby no nie tyle tam bujać się przy tych świecach podczas ich palenia, ale pilnować trzeba, bo różnie bardzo, bardzo przechodzą energię podczas rytuałów, intencji i można po prostu się zdziwić, co się zjara przy okazji. No zaraz powiem o zamrażaniu, tylko spojrzę jeszcze, czy skończę dynię, bo ja tu oczywiście przyszłam, dzisiaj mam troszeczkę więcej czasu, to z Wami troszkę dłużej posiedzę. Mogę posiedzieć, nie wiem, czy posiedzę, jak będziecie pytać, to posiedzę, ale zawsze chciałam, żeby był ten temat, potem cała reszta, z tego względu, że na YouTube'a wrzucam jakby z tematem film, ten, który tutaj robimy na live'ie i fajnie by było, jakby to było najpierw o dyni, osoba zainteresowana sobie ogarnia, a potem my sobie możemy luźno pogadać, nie? Aby wzmocnić rytuał, mam jeszcze tylko napisane świeca w dyni. No to w sumie już wszystko. Zamykamy tęże i już odpowiadam, bo tam widziałam ciekawy temat o zamrażaniu. To są normalnie... Czy może być materia w mieszkaniu? To znaczy w ogóle ja nie wiem, czy jest duża różnica między materią a energią. Po prostu jedna jest bardziej zagęszczona, druga mniej, no nie? I dlatego nie widzimy. Gdzie było to zamrażanie? Gdzie było zamrażanie? Kupiłam sobie specjalną podkładkę, no. A, słyszałam, że przy zamrażaniu kogoś można dodać ziarno pieprzu. Na czym polega wsadzenie do miodu? Dobra, bo w ogóle z zamrażaniem to jest tyle bólu, że ludzie strasznie tym straszą, bo wszyscy tacy pacyfiści nagle. Bo im chyba jeszcze rączki i nóżki nie sponiewierało magicznie. No pacyfiści po prostu pierdzą tęczą i srają brokatem. Autentycznie. Znaczy ja też nie jestem z tych, którzy pójdą i zaatakują. No z grabiami nie chodzę, naprawdę kompletnie nie. Natomiast uważam, że trzeba się bronić. I to nie ma tak jak, nie wiem, w naszym prawie, że jak cię zaatakuje na ciemnej uliczce z taką kosą, to trzeba mieć taką samą, bo większa to już zło. Znaczy trzeba po prostu się zabezpieczyć, więc zamrażanie jest bardzo dobrym sposobem na zamrożenie intencji. To często nie zamraża kontaktów, nie człowieka nie wyrzuca z naszego życia, bo na przykład mamy w pracy jakiegoś wariata, którego zamroziliśmy, więc on tam może być nawet. Jemu się naprawdę nic nie zadzieje, jemu się nic nie stanie, bo zamrożenie polega nie na zamrożeniu energii tego człowieka, tylko energii wysyłanej do nas. Macie tą drobną różnicę, to jest taka intencja. A ludzie tak straszą tym zamrażaniem, no mówię, pani pacyfiści, bo im jeszcze rączki, nóżki nie upierdzieliło na tym świecie energetycznym. Natomiast zamrażanie jest fajne, po prostu jest skuteczne. I zawsze podaję też jeden przykład, który zapamiętałam, bo było ich tysiące. Dziewczyna poprosiła o ochronę przed plotkami, bo ktoś plotkował na jej temat, a jej partner, durny swoją drogą, ponieważ słuchał, więc sorry, co tam się w tym mózgu działo, bo albo się ufa swojemu, albo koleżankom. No ale tak było, ona chciała, żeby było lepiej, no żeby tam te plotki, żeby tych plotek nie było. Ja mówię, to zamroź ich intencje, niech tych plotek nie będzie. I ona po jakimś miesiącu mówi do mnie, ale dalej plotkują. A ja mówię, no dobrze, ale pomyśl sobie, czy słuchają, czy on słucha. A ona mówi, no nie. A mówi, no to działa, to nie jest, że nie działa. Bo my zamrażamy po prostu efekty negatywnej energii. A co do słoików z miodem, ja mam w ogóle taki film na YouTubie, 5 sposobów na słoiki, on jest dosyć stary. W ogóle będę odświeżała tematy, bo są tematy super, ale są stare filmy, one się w ogóle nie wyświetlają. Rzeźni mnie to poświata, no ale dobra, damy radę. W każdym razie tam jest też o słoiku miodowym, ale generalnie cukier, słodkie, mniamniuśne. Kiedyś nie było jakichś cukierków, były rzeczy naturalne, więc małe słoiczki z miodem są bardzo dobre. Dzień dobry, Aga. Bardzo dobre do tego, żeby wsadzić osobę do tego słoiczka, żeby osłodzić kontakty. I to oczywiście jest magia sympatyczna a propos miłosna. Ona nie zadziała na wolną wolę drugiego człowieka, ewentualnie troszeczkę polepszy, jeżeli taka jest wola tego człowieka, na przykład troszkę się wstydzi. Ale jeżeli są jakieś małpy, szefy albo inne rzeczy, to bardzo dobrze osładza te stosunki z ludźmi. Więc mówię, podobne do podobnych spraw. Jak
Na temat zamrażania jest film 5 sposobów na wrogów, tam mówię o zamrażaniu. Zamrażanie polega na tym, że wypisujesz imię, jak znasz nazwisko, jak znasz datę urodzenia, ale możesz wypisać ta konkretna cholera, która mieszka za ścianą, nie? Wiecie, tylko żeby wiadomo było, kto to jest. Bierzesz taką małą kartkę, wsadzasz do plastikowego kubka, zalewasz kawałkiem wody, dzięki bardzo, zalewasz kawałkiem wody i wsadzasz do zamrażarki. I teraz jak poznać baby ezoteryka? Powiem Wam, że w szkle. Kto się uczył mrożenia, wie, że szkła wybuchają bardzo ładnie z takimi rzeczami, więc w plastikowym. Są ludzie, którzy, wiecie, jak są te kostki od lodów, nie? Też można sobie zamrozić. Takie, wiecie, ciekawe eksperymenty lodówkowe. Potem się grzyby nie mieszczą. Taka prawda. Dobra, tutaj ktoś pyta, a jak to jest, że się podczepiają pod jakiś narząd i boli nas ciało? Da się to jakoś wytłumaczyć? No wiesz co, jak coś cię ciągnie... Poczekajcie, wiecie co, zgubiłam łapcie, chciałam iść po mleko. Bo ja się nie napiję z Wami tej kawy bez mleka, bo tak piję. Jak cię coś ciągnie, bo się tam podczepi w danym momencie, to, to można tak wytłumaczyć, tym bardziej, że jeżeli chodzi na przykład o czakry, one są odpowiedzialne za konkretne narządy. Nasza energetyka składa się z dużej liczby meridianów. Tam każdy narząd ma swoją energię, swój punkt energetyczny, więc jak się podczepi pod punkt energetyczny, to potem boli ciało. I to tak. Tak to wygląda. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak sobie przecofnę Was. Dzięki za prezent. Pamiętajcie, że staram się, żeby te nasze live'y były zgrane tutaj na kanał, ale również na Joannę Wiśniewskę Wróżkę. A, pyta Kami, kiedy hrabina będzie stawiać karty na TikToku? Mam nadzieję, że na TikToku nie zmuszą mnie, na przykład nie likwidują z YouTube'a, z tego względu, że uważam, że jest tyle wróżów stawiających karty na TikToku. Ja Wam powiem, Wy na przykład wysyłacie prezenty, czy coś, ja mam całe 35 zł z 74 grosze. Nie wiem, ile na przykład, bo tak latając po live'ach widzę, o, odpowiedź za 200 monet. Ile to jest 200 monet? Tak na Wasze wydatki. Ile to jest 200 monet na Wasze wydatki? Powiedzcie mi, bo jestem z tego bardzo ciekawa, tak żeby zobaczyć, ale mam nadzieję, że nie będę zmuszona, nie wiem, systemowo stawiać karty na TikToku, bo chciałabym z Wami tu rozmawiać o fajnych rzeczach, dawać Wam wskazówki. To i tak, o, 26 zł. No to u mnie jest taniej. No, 10 zł odpowiedź na pytanie na YouTubach. Trzeba poczekać, to nie McDonald's, tutaj się trzeba, wiecie, wysyłacie pytanie. Wieczór z wróżką, ja odpowiadam, program robię prawie codziennie. Ja uważam, że jestem dobrym profesjonalistą, uwielbiam to, co robię, kocham i naprawdę nie będę tutaj fałszywej skromności sobą prezentować. Ja mogę fałszywą skromność zaprezentować w momencie, kiedy ktoś mi powie, a tam, nie wiem, jesteś brzydka, a tam coś tam. To sobie powiem, no kurde, no w sumie trudno, no ale możesz mieć rację. Natomiast jak mi ktoś powie, że jestem słabą wiedźmą albo tarocistą, to wyśmieję do rozpuku, bo uważam, że jestem na właściwym miejscu, ale też uważam, że mam takie ceny, które ja bym dała za coś. Dlatego u mnie to kosztuje 10 zł. Z tego jeszcze idzie podatek, tak, kasa fiskalna, tak. Także słuchajcie, dziwne rzeczy, takie rzeczy się fiskalizuje również. Ale uważam, że jestem niedrogim człowiekiem z latami doświadczenia, ponieważ muszę i chcę zarabiać i chcę żyć w dostatku i dobrobycie i mieć na te przysłowiowe saszety dla kota, ale chcę też pomóc. Więc to trzeba, wiecie, wyważyć i to jest tak po mojemu. A, poziomka mówi, że bardzo dobra profesjonalistka z ogromną wiedzą, cudownym sercem. Ale wrzeszczę na Was, także tylko dla odważnych, bo wrzeszczę na Was. Jojo mówi 420 monet, u mnie 4,75 i to w funtach, tak? No, czyli to jest jakieś tam 20 coś złotych, tak? Tutaj mam podpowiedź. No bo tak to ja idę po live'ach, zaraz mnie szlak trafi, naprawdę. Poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. O, zobaczymy. Będzie lepiej? Będzie lepiej. Tam jestem w getrach do spania, żeby nie było, ale dobrze, że w ogóle coś mam ubrane, bo czasem jak gorąco było, to tutaj koszulka jaka taka, a tam majty, bo gorąco. To w ogóle w Polsacie tak było. Nie wiem, czy pamiętacie, że w Polsacie jak były te wieczory, znaczy wieczory z wróżką są u mnie na kanale, jak były te spotkania wróżkowe, już nie pamiętam, jak się to w Polsacie nazywało, to był taki jasny, ale to z perspektywy siedzenia to wyglądało, że tu miałaś taką małą ściankę, dwa takie te i reflektory na ciebie. Jak było 30 stopni, klimy nie można było włączyć podczas programu, bo mikrofon tak ściągał
to szumienie klimy, że był dramat, więc wszystkie wróżki miały ubraną górę jako taką i siedziały w majtach, bo po prostu tam było 50 stopni na tym planie. To była też ciekawostka, słuchajcie. No, także teraz mi to mówisz. I patelą karnym okiem jak trzeba. Tak, chodźcie na YouTube, tam jest fajnie. Fajnie jest u nas, bo sobie gadam o pierdołach, a przy okazji stawiam karty. Czy macie jakieś pytania magii? Macie. Dobra, znalazłam. Jak odciąć osobę, która próbuje wejść w wiązek jako ta trzecia? Ja bym w ogóle nie odcinała, ja bym patrzyła, co się dzieje. O, jaka bym miała satysfakcję, jak dwoje głupich się spotyka, a ja na to patrzę. Powiem tak, oczywiście, że są sposoby na odcięcie osób i tutaj świeca separacyjna. Oczywiście z dodatkiem dla mojego dobra, bez szkody dla nikogo, żeby jednak nie naruszać tej wolnej woli. No tutaj ten przyrząd typu świeca separacyjna jest bardzo dobra i to wystarczy intencja, no bo wiesz, ja też ci nie opowiem sposobu magicznego, bo jak gdyby zawsze porównuję to do tego, że są profesjonaliści, którzy zajmują się fryzjerstwem i co z tego, żeby mi powiedzieli, jak obciąć na boba. No i bym sobie krzywdy i komuś i sobie narobiła. Więc ja wam podaję zawsze proste sposoby na... No to więc świeca separacyjna, intencja. Możesz, wiesz, dołożyć dwa zdjęcia, jakieś, nie wiem, wasze ulubione wspomnienie, bo to zawsze zasilamy energią. Zawsze to jest bardziej niż tylko sama intencja. Ale to jest bardzo prosty sposób. Natomiast czy ja bym odcinała? Weź w związek, idź! A idź, jak żeś dupy dał, to niech cię tu nie ma. Po prostu. Naprawdę, dziewczyny, miejcie honor. Miejcie honor i miejcie... logikę, bo można zrobić dużo rzeczy, tylko tak naprawdę jak ktoś mi kogoś zabiera, no nie wiem, czy jest kłoda drewna, przyszedł, zabrał, przykuł do kaloryfera, nie puścił z powrotem. O, właśnie tak się zachowuje na programach, nie pytajcie mnie o takie rzeczy. Dobra. Ania mówi, że ma taki sam kubek, tylko biały. My też mamy białe, bo kupiłyśmy na promocji, one były jakoś tanio, po sezonie, ale w tym roku są na sezon. Tylko, że mają ze złej strony, bo jestem praworęczna. Są kubki dla leworęcznych, bo nie widzicie tych pięknych orzeszków. To znaczy, ja wiem, że żołędzie, ale ja mówię orzeszki. Patrzę, poczekajcie. O, już trochę ostygła, dam radę się napić. Wiecie, jak u mnie było z cukrem? Znaczy, lubię kawę z mlekiem, ale pewnego pięknego dnia nie posłodziłam, bo mi się nie chciało wstać po cukier i potem się okazało, że wcale nie muszę. A jak nie muszę, to nie robię. Dobra sprawa, nie? O, tutaj poziomka dobrze mówi, muszę zapamiętać sobie tą metaforę. To tak jakby zapytać chirurga, jak zrobić operację wyrostka robaczkowego. No tak, no chirurg mógłby nam opowiedzieć, jak wymasować pięta, bo jednak to jest lekarz medycyny i nie narobimy sobie krzywdy, ale faktycznie tak, no dokładnie tak. Więc z tymi rytuałami pamiętajcie, że ja wam podaję proste sposoby i najczęściej jest to zastosowanie świecy plus czegoś. Kolor świecy, intencja, my o tych kolorach w magii też będziemy mówić, jak skończy jesienny cykl. Ale ten, jak rozpoznać klątwę, karty do profesjonalisty i najlepiej faktycznie, żeby to było na zasadzie, bo samemu to my możemy sobie rozpoznawać i my pewnie rozpoznamy, tylko problem jest taki, że my podchodzimy do rzeczy emocjonalnie, słuchajcie, a profesjonalista weźmie karty, weźmie wahadło, spojrzy jednym okiem, wie, że może coś na to poradzić, nie będzie się wczuwał, wyczai, jakie złe energie mogą towarzyszyć i pamiętajcie autentycznie, klątwy są bardzo rzadkie. Cała reszta jest bardzo częsta. Klątwy są bardzo rzadkie. Dziękuję za odpowiedź. Tak, jak wpiszecie na YouTube'a wieczór z wróżką, to w opisach są wszelkie maile kontaktowe, wszystko. Można się kontaktować, więc tak. Sposoby magiczne na wygranie sprawy sądowej. Jeden będzie nie na wygranie. Niebieski kolor bardzo ładnie odpowiada za sprawy urzędowe generalnie, więc użyłabym niebieskiej świecy. Użyłabym również pieczątki z pisma albo adresu, znaczy oni adresują taką pieczątką często też, którą bym podłożyła pod świecę. I jeżeli jesteś pewna swojej prawdy, a czy właściwie obiektywnej prawdy, która generalnie nie istnieje, ale powiedzmy obiektywnej, to wtedy zastosowanie runy Mannas będzie bardzo dobre. Ale jeżeli nie jesteś pewien, czy jest to w 100% po twojej stronie, to wtedy runa Durizas jako lodołamacz byłaby dobra, przeforsowując, wyryta na świecy. Dlatego jednym z ważniejszych artefaktów dla wiedźmy jest gwóźdź. I ja będę miała przepięknie ogromne gwoździe na sklepie,
za jakiś czas. Teraz mam troszkę mniejsze, ale będę miała takie ogromniaste, takie gwoździe, co robią wrażenie, bo tam ryjemy, dłubiemy. Gwóźdź jest bardzo ważny w magii. Gwóźdź, a to są gwoździe od kowala, więc będą cudowne. A na przykład skrypt runiczny na wygranie sprawy sądowej, w sensie wiem, że mam rację, ale nie wiem, bo moje ego wie, tylko po prostu, no to jest wtedy mannas, ansus, naudis, naudis, ansus, algis. Możecie sobie odtworzyć, będzie film, to sobie odtworzycie. Ja wiem, że ja szybko, ale... Jak się wspomóc w nauce? Żółta świeca i niebieska świeca, cień paproci. Jeżeli nie masz kolorów, to po prostu ogień zaklęty na intencje i w ręku jeszcze bym powiedziała kwarc, który jest naprogramowany na zdanie, już nie na naukę, bo my się możemy wyuczyć wszystkiego i nie zdać, bo czynniki bywają różne. Zdanie egzaminu. Także taki kamień przy sobie. No i runa Ansus. Czy powinno się sobie stawiać karty? Znaczy wiesz, no nie pogryzą w rączki. To nie księga z Harry'ego Pottera, która tam... No nie? Ale czy jest sens tak do końca? Ja na przykład sobie stawiam te nasze układy, jak mam na jakieś święto, bez pytań, albo urodzinowy układ na miesiące, albo roczny na miesiące. Nie... No, naprawdę na palcach jednej ręki zdarza mi się postawić karty na coś, bo ja podejmuję decyzję, ale to jestem ja. Natomiast czasem ludzie się czują niepewnie i to też rozumiem. No to ja, wiecie, ja mam taki charakter typu moja wola ma się zadziać, kropka. Więc tak, sens jest o tyle, o ile się człowiek dobrze uczy, bo można sobie prowadzić, wiecie, dziennik kart. To było to, to były takie karty, zdarzyło się to, to i to, a nie to, to i to. Dlaczego, gdzie był błąd? Nie, analiza. Ale czy ja wolałabym iść do kogoś, kto stawia karty, niż stawiać sama sobie, bo jest to bezemocjonalne, bezuczuciowe. Ludzie często zaczynają przygody z kartami, bo będę sobie stawiać. No będę, tylko że emocjonalnie na to wpłynę i to jest bez sensu. Wyczytam, co chcę albo to, czego się boję. Ciężko się od tego odciąć. Natomiast ja też, ja byłam parokrotnie u wróżek, ale to w ogóle lata temu, nawet z takiej czystej ciekawości, słuchajcie, jak to w ogóle wygląda, wolę swoje wróżby, bo mówię konkretnie, wiecie, u mnie wróżba trwa krótko, ja mam sesję do pół godziny, wy macie 10-15 pytań, tak, tak, srak, inaczej, owak, bez brunetów wieczorową porą, bo wiecie... A jak widzę, że ktoś potrzebuje dłużej, to mówię, no to następnym razem godzina, bo potrzebujesz bardziej terapii niż kart. Także u mnie szybciutko. Także czy powinno się? Można. Czy jest sens? Ja nie widzę za bardzo już teraz. Ale też się na sobie uczyłam, no tak. Dobra. Czy jak świeca separacyjna pali się spokojnie, to dobry znak? Spokojny płomień zazwyczaj jest dobrym znakiem, chciałam powiedzieć, w świecach. Poziomka mówi, że na karty nie spogląda. Wiecie co, ja nie mam oporu przed kartami takimi, ale mówię, ja nawet nie mam potrzeby za bardzo, bo jakbym miała teraz potrzeby iść, to znaczy, że jednak przez lata stawiania kart, wiedzy jak płynie energia, to pewne rzeczy ja wiem, że ja kształtuję, a ja nie chcę wiedzieć, co będzie, bo i tak mniej więcej wiem, co będzie, bo przyczyna rodzi skutek, więc dla mnie pracującej z kartami, karty są bez sensu. Dawno temu byłam w takiej wróżki, a to taka lokalna babcia, kocham lokalne babcie, no mają klimat po prostu, słuchajcie, rewelacyjny. I ta babcia patrzy w te karty i mówi do mnie tymi słowy. I w sumie ma rację. Ty jesteś prosta jak budowa cepa. Dobrze w szczęściu, dobrze w miłości, dobrze w zdrowiu. Ja sobie myślę, a się dowiedziałam cię już po prostu. Także spoko, no. No, ja nie widzę sensu, natomiast karty są po to, żeby poradzić tak naprawdę. I to jest bardzo fajne, więc tak. Czy są jeszcze jakieś pytanka? Patrzę, żeby godziny nie przekroczyć, bo mi potem nie charchnie tutaj tej audycji na TikTok, bo na YouTubie to mogę i 3 godziny włożyć, ale chciałabym, żeby też była ta dynia nasza początkowa na TikToku. Dzięki za serce z palców. Kitek, ja cię słyszę, tylko co, drzwi ci zaraz otworzę, poczekaj już. Najpierw się pcha, żeby wyjść na dwór, potem dupa zmarznie. Czy runy też radzą? Wiecie, co to też zależy od czytającego, bo tak, mówi się, że runy to wyrocznia. Ale umówmy się,
Nie ma takiego systemu na tym świecie, i to powoli odkrywa fizyka kwantowa, gdzie my, będąc w roli obserwatora, nie możemy zmienić rzeczy. Ja wiem, że czasem w granicach świata, w którym żyjemy, więc nie sądzę, że nawet największy, chociaż nie wiem, by latał, no nie człowiek, ale zmiana w granicach typu, jak coś jest możliwe, w sensie, nie wiem, posiadanie na koncie miliarda, to myślę, że dobry taki człowiek, już taki awatar, to byłby w stanie przeskoczyć w tą rzeczywistość, tak, na tej zasadzie. Natomiast no, skrzydła by raczej nie urosły, więc też taki wybór między nauką a magią, typu, że coś można, coś jest lekko niemożliwe, choć niby wszystko jest możliwe, to też musimy ten zdrowy rozsądek tutaj na tym fizycznym świecie ogarnąć. Także z tymi runami, tak, ja kiedyś miałam wrażenie, że jak one powiedzą, to basta. Ja teraz czasem ich używam, jak mi się tarot zbiesi na zasadzie, nie powiem, na runę biorę, wylosuję i jest jak jest. Ale czy nie można zmienić, bo wyrocznia? Nie ma wyroczni na tym świecie. Mamy już za dużo posuniętą naukę fizyki kwantowej, żeby nie wiedzieć, że my jesteśmy obserwatorem zmieniającym rzeczywistość. Od jakich kart zacząć liczyć przygodę? Zastrzeliło mnie to pytanie. Od takich, do których cię ciągnie, bo my musimy z kartami współpracować na zasadzie miłości, bo to są tylko te karty. Gdyby to miał być na przykład tarot, to bym powiedziała, że oczywiście, że od Rider-Waite'a, bo jest najwięcej opracowań i na moim kanale możesz wtedy po prostu ogarnąć, tam mam wszystko opisane o kartach, więc możesz się nauczyć, wiesz, też bardzo dobrze. I tyle. Kinia pyta, jak odciąć kochankę od męża, tęsknimy, cierpimy z dziećmi. Nie można takich rzeczy robić. Ja mogę nawet trochę współczuć, natomiast nie robi się takich rzeczy, że się kogoś od kogoś odcina. Tu nie ma dobrej intencji. Nie ma dobrej intencji, dlatego że to jest ich wola, żeby was udupić. Jedyną ważną rzeczą, którą można zrobić w życiu, to tak stanąć na nogach i tak zaświecić i tak zaimponować sobie i jemu, żeby się kurwa w dupach poprzewracało. To jest jedyna słuszna magia, którą można tutaj zrobić, bo nie możemy odcinać ludzi od ludzi. Oczywiście są takie sposoby pod tytułem łagodne, ale to nie są znowu sposoby, które mogę powiedzieć, no bo jakbyś wiedziała, to byś robiła, a jak nie wiesz, znaczy nie robisz, a jak nie robisz, to sobie możesz krzywdę zrobić. Więc rytuału oczywiście, że nie podam. Z prostych rzeczy na odcięcie, to mówię, to tylko odcinamy świecą separacyjną. Czerwona na w środku, czarna na zewnątrz, intencja, imiona, daty urodzenia, kto od kogo. Można również zrobić na trzech poziomach z trzema szpilkami dwie czarne świece i to też wtedy jest bezpieczne, bo wiecie, najczęściej nie zadziała, bo nie naruszy wolnej woli i tak jak mówię, mimo współczucia, dzięki Kinia, mimo współczucia, bo są to trudne sytuacje, które trzeba w sobie, w swoich emocjach przerobić. No i dziadostwo totalnie. Ja to jestem radykał, ja to mówię, ja to jakby ktoś kogoś... A czy z drugiej strony też można się odkochać i iść do innej osoby, ale trzeba to zrobić z godnością, bo nikt nie przywiąże wolnego człowieka, że ma być, bo rodzina. Sorry, to też nie tędy droga. Ale jest to bolesne, trzeba to w sobie przerobić. I jedynym najlepszym magicznym sposobem na to jest tak zabłysnąć, żeby oślepić. Także życzę oślepienia. Co na odcinanie wrogów, gdy ktoś złośliwie wysyła anonimy do urzędów i robi na szkodę? Najgorsze to jest to, że my mamy takie prawo, że te anonimy to i tak muszą to rozpatrzyć, ale szukają, no nie? Jak się nie chce uderzyć, to się kij znajdzie. Ja będę robiła też taki proszek na, to mówię, żmijowy język, właśnie też na takie sytuacje sąsiedzkie, uzłośliwościone. Natomiast pierwsze, co bym zrobiła, to bym po prostu zamroziła. Zamroziłabym. I wroga, i urzędy. Nawet jak nie wiesz, kto to jest, bo wiesz, podejrzewasz. Ale to zamrozić, no... Osoba, której sobie nie uświadamiam, czyniąca na moją niekorzyść. O, i to by było dobre. Dobra. No nie wiem kto, to tak podejrzewałam. No, dlatego mówię, osoba, której nie jestem świadoma, działająca na moją niekorzyść. Otworzysz sobie, bo są otwarte drzwi, tylko popracuj tą łapą. No, już weszło. Szkotom trzeba wszystko tłumaczyć, ja nie wiem. Dobra, słuchajcie.
Jesteśmy tutaj już 45 minut, wystarczy tej naszej pogaduchy, bo ja bym tak mogła długo. Jutro się spotkamy i się zastanowię, którą magiczną roślinę jesienną znowu omówię. Dzisiaj się ucieszyłam z dyni, bo mogłam w kolorze po prostu. Czy ja lubię kolory? Kocham czarny. Natomiast jak widzę jakieś pstrokacizny, ale takie w sensie sensowne, Halloween albo takie jesienne, wiecie tam. A wy wchodzicie do sklepu teraz, a na wszystko szare. A ja mówię, gdzie są te kolory jesienne? Gdzie te piękne brązy, żółcienie, pomarańcze, where are you? No więc nie będę kupowała w sklepach, trudno. Na szarości to i tak lubię, mam, wystarczy. Dobra, buziaczki dla Was, dzięki za bycie. Jutro 8:45 staram się wchodzić i porozmawiamy sobie o kolejnej roślinie oraz o popierdółkach. No chodź, pokaż się ciociom. TikTok Cię jeszcze nie widział. Chodź, chodź. Nie? Nie wuja, chodź. Kitek, Dziunia, chodź, pokaż się ciociom i się pożegnam obie. To jest ten czynnik, przyczyna wszystkich kudłów, które... Kawę chcesz? Wszystkich kudłów, które... Ale byś tak zryj komortki. Bo jestem przecież nic, no jestem. No, duszenie. Dobra, do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa.